Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was serdecznie na krypskim streamie. O, w sumie wam boczków nie pokazywałem, jak wygląda nasz domek. Kolejny dzień, kiedy ja nagrywam, kolejny filmik, który nagrywam. Nagrywam dzisiaj, kurde, dużo ich nagrywam. Taka cała sesja po prostu nagrywania, ale dobra, trzeba to raz na pewien czas zrobić, tym bardziej, że jestem na wakacjach, po wakacjach i nie zarabiam, trzeba coś z tym zrobić, więc wy klikacie w link do Allegro na dole. Lecimy z maną, z mapą numer... dwa. Mapa numer 2 ma mana kontra snut. Ja się już chowam, żeby wam tutaj nie przeszkadzać. I czas na kolejne starcie, moi mili państwo. Lecimy. Mana kontra snut. Mana na dole, na Dreamcatcherze. U góry natomiast jest snutałkę. 1-0 dla many. Jest też właśnie snutałka, o którym mówiłem. Kurde, dłuższy kabel bym się tutaj przydał, ale to już przeżyję jakoś. O, jak pięknie, będę chory. Tak wieje, że po prostu będę chory na maksa. I tyle wam tutaj powiem. No dobra, co my tutaj mamy? Co się tutaj dzieje dobrego, fajnego? Zerknijmy. Gate postawiony, gaz przejęty przez manę. Będziemy mieli one gate gas expand ze strony polskiego gracza. Jeżeli chodzi o snuta, no to ten tutaj na razie expand przyjął, gaz dorzucił. Pulik byłoby fajnie, żeby też oczywiście postawił. Mapa bardzo duża i dosyć ciekawa, mi się podoba. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z map w tym sezonie. Jedyna mapa, która mi się nie podobała przez pewien czas, to był Dreamcatcher, z tego względu, że był za ciemny, ale jako, że naprawili, to Dreamcatcher jak najbardziej może być. Mówiłem wam, że Dreamhack się nam zbliża, czy nie mówiłem, że Dreamhack, nie, Dreamhack, Home Story Cup się nam zbliża, właśnie, Home Story Cup coraz bliżej, pod koniec miesiąca lecę do Krefeld i tam to się dopiero będzie działo z tym Home Story Cupem, się będzie działo. No dobrze, jak skoro się tam będzie działo, to będzie zabawnie, w międzyczasie będzie armatowało się, o tak. I mieli już tutaj wrócić wszyscy do mnie, ale kurde, widzę, nie wracają, poginęli mi. Mieli być o 17 z minutem, już jest 17, bo u was jest 23 chyba, jakoś tak. Ale okej. Postawiony pylonik dodatkowy z boku, żeby widział, że tam ktoś nie próbuje przylecieć, albo jakiegoś najdusa zrobić. Cybernetic Core dorzucony umanem. Proszę bardzo. Coś miałem powiedzieć tutaj, kurde, kończył mi się już tekst. Mana snut, kurde, pamiętam tych dwóch graczy doskonale. Mana wcześniej rozpoczął swoją, że tak się wyrażę, karierę, jeżeli chodzi też o wygrane, ale przez długi niż snut. Przez długi czas Mana był najlepiej zarabiającym Polakiem, no ale potem przegonił go Nercho i wydaje mi się, że również Elazer go przegonił. Przydałaby się jakaś wygrana Many. Może w Walencji będziemy mieli jakąś wygraną, bo tak, wygrał tam raz Nercho, wygrał tam raz Elazer, więc najwyższa pora, żeby wygrał tam również Mana. Albo na przykład Soul. Soul w fazie grupowej, w drugiej fazie grupowej, jeśli się nie mylę, wygrał z Maną 2-1. To było dosyć ciekawe. W ogóle Soul bardzo, bardzo ładnie sobie tutaj poradził. Doszedł do trzeciej fazy grupowej. Jeśli się nie mylę, jakieś pieniądze tam już zarobił. $1500, coś koło tego, więc przynajmniej może zwrot jakiś był wydatków, no ale w końcu się na lanach przyłamał. Lingi próbujące dorwać się do adeptki, trzecia baza postawiona przez snuta, no i lingi na razie na dole grzecznie sobie zbiegają, mamy ich 16 sztuk, to jest sporawo, to jest naprawdę sporawa ilość, może liczna to snut, że dałby radę się jakoś tam prześliznąć, a co byłoby zabawniejsze, gdyby dał radę naprawdę się dostać tutaj. To mogło być zabawne. Dobra, speed już skończył się robić. Bardzo ważne, by tą adeptkę z lewej strony zagryźć, zagryziona, ale tutaj co? Oj, szkoda, że Mana nie użył cienia, żeby tej jednej uratować. Byłoby o wiele łatwiej. Kolejna się pojawiła, Cybernetic Core. Obawiam się, że może oberwać? Nie, nie oberwie. Zauważmy, że pojedynczy shield battery dostawiony. No i co, Mana pozbędzie się tego gate'a, czy nie pozbędzie się tego gate'a? Zauważyliście coś ciekawego? Otóż Mana do tej pory nie odstawił many. To jest dla mnie niewiarygodne. Mana jeszcze nie wpuścił za bardzo jednostek do środka. Ja jestem w szoku. Kolejny meczek. A tutaj nic. A tu cisza i spokój. Kurde, Grzesiu. Co tam się stało? Mam nadzieję, że wiatr nie jest dla was zbyt dużym problemem. Ja się jeszcze upewnię. Dobra. Kamerka wyłączona, więc pół biedy. W takim wypadku. I Warpgate kończy się robić. Oracle musi się trzymać gdzieś w okolicy bazy, jeżeli będzie chciał przejąć sobie trzecią mana, bo... może być trochę ciężkawo. Dwójka Oracle to pozwoli zabezpieczyć ekspansję bez najmniejszych problemów, jak coś. Tu się nie ma co tym martwić. Okej. No i leci ta zabawa. Leci, leci.
Dwójka Oracle szuka celu. Tu można zaatakować raz, dwa, trzy. Oj, dwójka. Chyba jakiś lekki mislik był u Grześka. Można mógł spokojnie trzy sztuki zniszczyć. Ale ważne, że nic nie stracił samemu, więc tu się nie ma za bardzo za tym przejmować. Szarża na złotach. No i minęła pierwsze 5 minut gry. Okej. Okay. Popatrzmy, czwórka gate'ów, mana będzie przejmował sobie ekspansję. 5.30 to już najwyższa pora, żeby to zrobić. Ale musiał trochę uważać na te lingi, które były na polu bitwy. Jakby wyszedł za wcześnie, to by XP stracił. Ale dwójka Oracle została, więc one powinny sobie z tym poradzić. 20 lingów ze strony Snuta. Mam wrażenie, że Snut jednak będzie chciał zablokować tą trzecią bazę. Jednakże dwójka Oracle powinna to zatrzymać. Chociaż widzimy, że mana będzie agresywny. Dwa Archony, więc tak, to już można tutaj ruszyć jak najbardziej do walki. Lingi sobie najnormalniej na świecie nie poradzą z tym. No nie mogą sobie lingi poradzić z dwoma archonami. Nie wiem, jakby próbowały, ale to się najnormalniej na świecie nie uda. Ja w ogóle zamknąłem chyba drzwi i tutaj nikt nie będzie mógł wejść do domu. To jest dosyć zabawna sprawa. No ale trzeba je posłuchać. Nie słyszę, żeby samochód był. Dobra, dwa archony są, dwójka Oracle również jest. Trwa walczenie, trwa walka. I patrzcie, pięknie, dwa queeny zniszczone. Oj, nie strać! Może da radę? Próbuję uratować? Uratował, ja pierdzielę, Grześ! Nie! Przepraszam, wydarłem się. A mogło być tak pięknie. Stracił War Prisma, stracił dwójkę Archonów, stracił dwójkę Oracle. Ała, a to oznacza, że Snut ma otwartą drogę, żeby wbijać się do bazy Polaka. Co tam dostawiono? Hydralisk Den. Kurda, było tak dobrze, było tak fajnie. Próbuję rozwalić kamienie. To jest potrzebne, to jest bardzo potrzebne. Uff! Arena wszystko podzielona na dwie części. Kupił sobie minutkę, zeloty dostawione. Jakiś archon, no teraz przydałoby się powalczyć. Tutaj błąd ze strony Snuta. Zobaczcie, nie walczył, stał w miejscu, potem próbował uciekać, atakował kamienie. Całkowicie nie tak, jak to miało wyglądać. I to uratowało zadek, manie. To naprawdę zadek manie uratowało. Okej. No i co? Tu ciekawego jest w tej chwili. Ładnie creep rozprzestrzeniany. Adepki były jakieś? Robił jakieś adepki mana tutaj? Ma jedną adepkę, tak? Na początku było parę sztuk i teraz tylko jedna, ale widać, że armia ma się składać z zelotów i immortali, zapewne z dojściem do High Templarów i Psionic Storm najprawdopodobniej. Dwójka Forge, okej. Proszę bardzo. Jest gold ze strony Snuta. Okej, ten gold jest fajny. Mana dał radę rozstawić sobie obserwera, co jest dosyć zabawne w tym miejscu, bo będzie widział jakakolwiek armia będzie wychodziła, mana będzie od razu ją widział, więc to jest dla niego olbrzymi plus oczywiście. Plus 2 do ataku polskiego gracza, plus 1 do obrony, no to dobrze. I co jeszcze tu ma się dziać? Popatrzmy grzecznie. Zapraszamy, mana mówi zapraszam. Mam sentry, mam immortale, trochę zelotów. Zapraszam do bazy. Run by dołem do naturala powinien się dostać, żeby było jeszcze zabawniej. Ale trochę czasu potrwa. Byłoby lepiej oczywiście tego golda się dostać. W tym czasie run by na minimapie widzimy lingów, które spróbują za chwileczkę przedostać się. Od tyłu zaatakować. I to akurat mógł być błąd, bo te force fieldy idealnie postawione. Mana już wie, że są te lingi, więc będzie trzymał się trochę bardziej z tyłu. No i dobra, Queen złapane, część armii wraca. Nie, tej Tefella nikt nie odstawił. Kolejna porcja force fieldów. 2-3, mało, jest czwarty. No teraz było o wiele lepiej. Teraz tak, lingi z prawej strony zginą na Archonach, prawie wszystkie. Bardzo zły atak ze strony Snuta. Mana, nie najlepsze force fieldy, tam troszeczkę jednak było tego przejścia. Gdyby Snut bardzo chciał tam ten się przedostać, to myślę, że mógłby zaryzykować, ale lingi tam, które miały przyjmować na siebie obrażenia, padły bardzo szybko. Kolejna, o, force field jest.
Ładnie. Czas na Storma. Nie. Jeszcze gotowy. A, Storm jeszcze nie gotowy, więc na to trzeba poczekać. No i dobra, poczekamy w takim razie, aż się Storm skończy robić. Mana aktualnie jest w opcji maksymalnej obrony. Nie ma co tu ryzykować. Maksymalna obrona many. Widzimy, że zostawiona kolejna ekspansja. Zobaczmy Hydrę od góry. Guardian Shield, trzeba się przytrzymać. I ten Archon co najzabawniejsze jeszcze przeżył. Nie wiem co z ekspansją, czy da radę Polak ją wybronić, czy też nie, bo to wygląda troszeczkę słabawo. A może na tak zwany styk runbailingami od dołu. Na szczęście tutaj Shield Battery jest jedno, drugie, trzecie, cztery Shield Battery. Więc te trochę poratują sytuację, przynajmniej przez pewien czas. Żeby mana zdążył zwarpować tutaj jednostki. No i obawiam się, że ta ekspa zostanie zniszczona. Niestety, no to trzeba było się jej pozbyć, żeby nie padła. 300 minerałów wróciło do banku. Niestety 100 już nie dał rady. No takie te inwestycje, prawda? Bitcoina się zabawił. Kiedy było na szczycie, kupił drogo, sprzedał tanio. Takie to życie niestety jest okrutne. W międzyczasie... O mój Boże, jaki prezent, który trzeba załaskotać teraz. A centry łaskoczą, gili. Gdyby to były stalki, to by cała czwórka była zniszczona. Dał radę tylko dwójkę na razie zniszczyć. Tam zbyt głęboko nie chce wchodzić, żeby przeciwnik mu z flanki się nie wbił, tak jak teraz to robi. W ogóle ten gold wydaje mi się, że... No ładnie ten gold pomaga. Mam większą ilość harwesterów, ale trochę mniejsze wydobycie, no ale właśnie dlatego, że przeciwnik ma golda. Czwarta baza jest dopiero przyjmowana u Polaka. Piąta baza jest przyjmowana u Norwega. Dobrze mówię? Tak, u Norwega. Mana widzi, że tam jest gold. Właśnie tutaj przyjęcie tych dwóch goldów i zabezpieczenie ich jest dosyć ciekawą sprawą. No, tutaj Hydry nie podejdą. W ogóle, jak już się zabezpieczy tą trzecią, to ciężko jest ją trochę zaatakować. Jak widzieliście tam... lurki. Ej, to byłoby dobre. Wejść pod trzecią bazę lurkami, zakopać się i tam poczekać i ubić przynajmniej część eko. Jeżeli nie było żadnego działa, to mana będzie w dużych, dużych tarapatach. Chociaż Polak ma bardzo mocną armię, olbrzymia ilość immortali. Do tego wszystkiego High Templary, które później zmienią się w Archony, jak skończy się energia od tych stormów oczywiście. Poleciały stormy na górę. Mana to widzi, czy ma gdzieś obserwera z armią. Tu jest trochę problematyczne, bo może od dwóch stron zaatakować za chwileczkę Snut, ale Snut nie atakuje z dwóch stron. Jest działo, świetnie. Te działo ratuje tą ekspansję, nie ma co ukrywać. Jeszcze raz zaatakował, ale te zeloty nic wielkiego nie zrobią. Kupią troszeczkę czasu, ale to będzie za mało. Bałem się, ta czwarta baza u many będzie zniszczona, ale teraz mana spróbuje wbić się po czwartą przeciwnika. Pamiętajmy, że gold został zniszczony. Trzecią przeciwnika. Gold został zniszczony, tej stormy zaporowe, pod to nie ma co podchodzić armią. Immortale, jak to wchodzą, to od razu lurki rozwalają. Gdzie jest obserwer? Nie widzę obserwera. Więc trzeba się cofnąć bez obserwera ani rusz. Wybronił tą ekspansję, wrócił częścią jednostek i wybronił ekspansję. Stracił 16 harwesterów, ale bardzo ważne jest to, że ekspa tam czeka. No pięknie, stormy na własne opcje. Killim? A, dobra, zabił. I gold kolejny złapany, zabity, więc w sumie fajnie. Dał radę to zrobić. Wbija się na dół. Oj, teraz mógł jeszcze raz zaatakować. Jak najbardziej. Tu można było poszaleć z tym. Okej. Lur, co my mamy? Korruptory i Greater Spire. Ktoś myśli o Broodlordach. No proszę bardzo, niech będą te Broodlordy. Niech spróbuje coś z tym zrobić. Ładnie, technologia w jednym miejscu. Jakby tak wrzucić teraz 10 zlotów tam, to byłaby miazga. Ale tak, mana ma mocniejszą armię, ma większą armię, moim zdaniem ma po prostu mocniejszą armię, jeżeli chodzi o tą kompozycję. 9 immortali, 17 zelotów. Lurki sobie z tym nie powalczą, gdyby było 17 stalków, to jeszcze te lurki mogłyby coś tam pokombinować. Ale mana teraz będzie bez problemu wchodził do bazy przeciwnika. Już się wbija tutaj. Czas na stormy i o to mniej więcej chodzi, żeby ta armia uciekała od stormów. Ależ to boli, feedbacki jakieś będą, nie. I teraz stormy muszą lecieć na te, byłoby fajnie zniszczyć te broodlordy, bo inaczej będzie problem. Zabij, dobrze, dwa broodlordy padły. I trzeci za chwileczkę zostanie zniszczony, zanim powstanie, tak też jest. Na styk atak many, dosłownie na styk. Zaatakowałby 10 sekund później i miałby trochę więcej problemów. Trzy broodlordy nie są jakoś ekstremalnie mocne, ale jednak by mogły zatrzymać tą agresję.
Mimo wszystko, tu kolejne dwie sztuki się pojawiły. Wszystko by zależało od tego, jakby kontrolował to wszystko z nut. Ale mana już wbija się, za chwilę obserwer podleci. Lurków nie będzie, nic nie będzie. Zloty pojawiają się z drugiej linii. Świetnie wpadają w to. 22 karty serii zduszone. GG, Grzesiu Mana wygrywa kolejną mapę. 2-0 dla Many. Mana wygrywa ze Snutem. Wygrał z Nimem 3-0, teraz wygrywa ze Snutem 2-0, więc możliwe, że będzie wygrana. Pełny BO3, Best of 5. A ja przypominam, zapraszam do klikania w Allegro! Jej, Allegro! Na dole macie link. Klikacie w ten link, ja jestem szczęśliwy, wszyscy są szczęśliwi. Cześć!